Witam pierwszy 4-letni Matwis na kolejnej lekcji o leszczywnych. Tak? Ostatnio co wam nadałem, to było w pierwszym tygodniu, ale to była lekcja z tego co pamiętam poniedziałkowa, więc jutro, czy właściwie dzisiaj, bo już minęła północ. Mamy dwie lekcje, więc dwa tematy na dzisiaj. I jeżeli myśleliście, że moment bezwładności mamy załatwiony, to jesteście w błędzie. To jeszcze nie wszystko. Bo załóżmy, moi drodzy, a propos momentu bezwładności. Załóżmy, że mamy pręt. Chyba ten sam, co w zeszłym tygodniu używałem. I znamy moment bezwładności tego pręta, gdy oś obrotu przechodziłaby przez środek ciężkości tego pręta. Gdzieś tu w środku. Tak, gdzieś tu. Gdzieś tu w środku. Tak, trzyma się. Jest, no dobrze. Czyli według tej osi. Dokładnie jest to 1/3 ml kwadrat, gdzie m jest masą tego pręta, a l jego całkowitą długością. Tak, tego wzoru wam nie wyprowadzam, ale w książkach tam niektórych jest, ale ciężko wyprowadzać te wszystkie wzory w ten sposób, nawet gdyby to była jakaś inna konferencja, to nie to samo, co na lekcji. 1/12 ml kwadrat. Tutaj byłaby 1/12 ml kwadrat, gdy oś przechodziłaby przez środek. Tak odszykuję to, co powiedziałem wcześniej, hał, hał. 1/12 ml kwadrat. Tak? No dobrze. Więc teraz można zadać byłoby pytanie. No dobrze, ale jaki będzie, przypuśćmy, że znamy ten moment bezwładności dla tego pręta, gdy oś przechodzi przez środek ciężkości. I teraz pytanie, jaki będzie moment bezwładności tego pręta, gdy oś obrotu będzie w ten sposób? Czyli, że nie pręt będzie się obracał tak, tylko, że pręt się będzie obracał tak. Ciężko to zrobić. W ten sposób. Rozumiem, widzicie różnicę. Co innego taki obrót, tak łatwiej pokazać, a co innego no, taki obrót, tak, w ten sposób. To będzie inny moment bezwładności. Tak? Bo przypominam, we wzorze na moment bezwładności jest r do kwadratu. Jest odległość, tak? Od osi obrotu danego punktu bryły o pewnej masie m. No właśnie. To oznacza, że jak będą inne odległości od osi obrotu, więc moment bezwładności będzie inny. Tak? Gdyby te drzwi była jedna połowa ołowiana, druga połowa drewniana, jak wspominałem, to gdyby oś była tam, gdzie jest faktycznie zawiasy, no to będzie jakiś moment bezwładności. Jeżeli oś będzie po drugiej stronie, to będzie inny rozkład masy, będzie inny moment bezwładności. Tutaj też. No, żeby to wyznaczyć, nie potrzeba nam no, niczego więcej niż tak naprawdę mieliśmy, bo jest w pewnych podręcznikach moment bezwładności dla pręta, który oś przechodzi przez jego koniec. Też takie coś występuje w wyprowadzeniu wzorów. Dalej mamy definicję. Z definicji można to też skorzystać. Tak wprost z definicji moment bezwładności. Czyli z definicji. No, czyli moment bezwładności, definicja momentu bezwładności. Czyli moment bezwładności bryły to jest suma momentu bezwładności poszczególnych punktów wchodzących w skład w tym bryłę, tak? Czyli m i r i kwadrat po wszystkich i. I od jednego, od pierwszego do n. Ale lepiej, żeby było nieskończonością. No, ale to wtedy byłoby całkowanie, ale załóżmy, że dzisiaj nie będziemy całkować. Tak? Żeby było jasne. Dzisiaj nie. No dobrze. Więc można spojrzeć wprost stwierdzenia. I wyjdzie nam coś tam. Chyba jedna, właśnie teraz wyszłaby 1/3 ml kwadrat. Stąd się to moje przejęzyczenie na początku. No dobrze. Więc po co? Po co ten temat? Ale czy zawsze będziemy mieć czas, żeby wyprowadzić wzór w definicji? To po pierwsze. Po drugie, czasami ta oś jest, może być nawet poza bryłą. Dalej, oś może być gdzieś wyżej. Niekoniecznie musi być wewnątrz tutaj w tej bryle. No oczywiście za każdym razem definicja momentu bezwładności wystarczy oficjalnie, żeby było jasne. Tak? Za każdym razem to wystarczy. Ale czasami o wiele szybciej, o wiele prościej skorzystać z czegoś, co się nazywa twierdzeniem Steinera
I taki jest oficjalny temat tej pierwszej lekcji dzisiejszej. Twierdzenie Steinera. Tak, twierdzenie Steinera. Jest pewien wzór, który potrafi, bez względu na to, jaki jest to rodzaj brydy, wyznaczyć moment bezwładności dla dowolnej osi, wtedy, gdy znamy moment bezwładności dla osi przechodzącej przez środek ciężkości bryły. Tak? Zakładając, że obie osie są względem siebie równoległe, tak? Że nie tam jakoś pod jakimś kątem. No i jeszcze, no, tak naprawdę to powolnie by wystarczyło. Tak? No dobrze. Jak to zrobić? No to, żeby było jasne, wyprowadzenie. Ta lekcja też jest wyprowadzeniem. Żeby było jasne, twierdzenie Steinera was wszystkich będzie obowiązywało. Ale wyprowadzenie już oczywiście nie. Nie ma chyba go w programie. Dalej powiem, tak jak poprzednio. Poprzednia lekcja była nieistotna dla tych, którzy chcą się trzymać programu, bo wyprowadzeń momentu bezwładności nie ma, tak? Jak to zrobiłem dla cienkościennej sfery, że dla cienkościennego pierścienia ja to zrobiłem dla walca, tak? I z dwiema metodami całkowo i analogowo, ale tak się wyraziłem, tak? Jeszcze z reguły najczęściej właśnie, jak mamy lekcje w szkole, wyprowadzą dla pręta, tak? Gdy oś przechodzi przez środek, tak? Ciężkości. No dobrze, czytaj na 12 ML kwadrat, tak? W tym przypadku, no ale ogólnie, to może być walec, koło, kula, tak, walec to koło właściwie, nie? Kula jakaś, cokolwiek. Moment bezwładności takiego klocka, gdy oś przechodzi przez środek, wiruje, tak? Przypuśćmy, że ten moment bezwładności znam. Tak, moment bezwładności w tym przypadku jest mi znany, a chcę wyznaczyć moment bezwładności, gdy oś przechodzi, no, troszeczkę dalej, nie przez środek, ale troszeczkę dalej. Jest wewnątrz, ale troszeczkę dalej, albo na zewnątrz, bez znaczenia, tak? To jest konkretny pewien wzór, znaczy, po co się bawić tak czymś takim, tak? No, moment bezwładności może wyznaczyć doświadczalnie, na przykład nie trzeba. Jako wartość, jako liczbową wartość, tak? Nie wzorem. I wtedy możemy skorzystać z stwierdzenia Steinera, żeby wyznaczyć moment bezwładności dla dowolnej osi równoległej do tej pierwotnej. Równoległej. Pobawmy się w wyprowadzenie. Tak. Pobawmy się w wyprowadzenie. Najpierw podaję wam ten wzór. W tym przypadku, też musiałem go powiedzieć, w tym przypadku mam właśnie pręt, oś przechodzi przez środek, długość pręta L, tak? Odległość między osią przechodzącą przez środek ciężkości, a osią jakąś, tam to jest w tym przypadku D dla mnie. No i 0, to wtedy to jest właśnie i 0, to jest moment bezwładności liczony wtedy, gdy oś przechodzi przez środek ciężkości. Formalnie to jest i 0, nazywamy to. W tym przypadku to była 1/12 ml kwadrat, tak? Jak powiedziałem, 1/12 ml kwadrat. Tu byłoby i 0 dla tej osi. To jest pytanie, jaka jest moment bezwładności dla tej osi. I teraz twierdzenie Steinera wygląda w ten sposób, że i, to nowe i, to jest i 0 dla tej osi plus md kwadrat, gdzie d jest odległością między osiami. I to się równa i 0 plus md kwadrat. Tak? Tak to by wyglądało. Tak by wyglądało. To was wszystkich całkowicie obowiązuje. To twierdzenie Steinera. Tak. Teraz wyprowadzenie. Warunki mam, jakie mam, więc zrobię wyprowadzenie lightowe, że tak się wyrażę. Hardkorowe byłoby też na lekcji. Lightowe wyprowadzenie. Otóż załóżmy, i tak to będzie wyglądało nieładnie. Załóżmy, że mam bryłę jaką, ułożoną, to chciałbym tylko wystarczy, z dwóch punktów materialnych. To też jest bryła będzie jakaś, tak? Nie za duża, to prawda, ale z dwóch punktów materialnych. Jeden punkt ma masę M1, drugi ma masę M2. Odległość punktu pierwszego od osi obrotu to będzie R1, odległość punktu drugiego od osi obrotu będzie R2, ale oś obrotu będzie przechodziła przez środek masy
tych dwóch punktów. To jest bardzo, bardzo ważne. Rysunek mój na niebiesko na razie Was interesuje. M1, M2, w punkcie O jest środek masy i w punkcie O będzie oś obrotu. I te dwa punkty się obracają. O, na przykład może tak, w ten sposób. No. No, choć lepiej może byłoby tak, bo tutaj będzie oś inaczej. Czyli tak się obracają te dwa punkty. Tak? Przód, tył, przód, tył, przód, tył. Względem osi. Tak? Tu jest R1, to jest R2. Dobrze pokazuje? Dobrze pokazuje. Tak? No dobrze. Czyli jak wyglądałby moment bezwartości w takim przypadku? W przypadku niebieskim, że tak się wyrażę, tak? Gdy oś przechodzi przez środek ciężkości, no to skorzystajmy wprost z definicji, czyli moment bezwładności jednego punktu, czyli M1, R1 kwadrat plus moment bezwładności drugiego punktu, czyli M2, R2 kwadrat. Tak, jedno plus drugie. I to wszystko. Więcej nie ma. Tak, więcej nie ma. Nic więcej, niczego więcej nie wymyślę. No dobrze. To teraz przesuńmy tę oś z punktu O do punktu O'. To jest ta czerwona część mojego rysunku. Punkt O może być dowolny. O' może być w dowolnym miejscu. Nie musi być na tej osi. Może być dowolny, czyli punkt O'. Punkt O' leży o odległość D od punktu O, żeby mieć te same symbole. Leży w odległości R1' od masy pierwszej i M1 i R2' od masy drugiej. Tak. Jaki jest moment bezwładności teraz tych dwóch brył? No, zacznijmy od definicji momentu bezwładności. Czyli od tego wzoru, czyli jest to moment bezwładności nowy. Tutaj było I0, to teraz jest po prostu I, bo oś nie przechodzi przez środek ciężkości. To co to będzie? M1 R1 kwadrat, M1 R1 prim kwadrat plus M2 R2 prim kwadrat. Po prostu. Wprost z definicji. Tak? MR kwadrat. Po prostu. Jednego punktu, drugiego punktu. Tylko tego razu mamy inne odległości. No dobrze. Ale jaki jest związek między I a I0? Kolejny rysunek. Ten sam praktycznie. Tylko teraz wszystko, co to było poprzednio, jest teraz na niebiesko. A nowe rzeczy są na czerwono. I tak, ta odległość R1 to jest ta, to jest odległość punktu pierwszego od osi obrotu, tylko było na początku, to było R1, to jest R2, to jest R1', to jest R2', to jest odległość D. To teraz sobie stworzyłem taki jeszcze trójkąt, wysokość H i odległość osi obrotu od rzutu punktu H na tę prostą, to będzie X. I teraz o co tutaj chodzi? Jak chcę wyrazić R2' i R1'? Względem R1 i R2 po prostu. I przy okazji będzie D, przy okazji będzie jeszcze H i X. Ale jak będzie H i X, to H kwadrat plus X kwadrat to jest D kwadrat. Tak, więc też przy okazji będzie może D się pojawić. Dalej, czemu się równa R1'? R1' to jest H kwadrat, Pitagoras zwyczajny, plus ta odległość do kwadrata. Ta odległość do kwadratu to jest R1 plus X. R1 plus X do kwadratu. Tak? R2' to jest to. To jest H kwadrat też plus ta odległość tutaj malutka, czyli tym razem R2 minus X. Czyli ta odległość minus ta odległość, czyli ta mała. Dlaczego to zapisałem? Bo teraz do tego wzoru, który tutaj uzyskałem, do tego wzoru podstawię to, co Wam teraz podałem, te związki między tymi R1, R2, D, proszę, tam D jeszcze nie będzie, będzie najpierw H i będzie X. No, to nie będzie już wyglądało najprzyjemniej, a jak jeszcze to rozpiszę, rozwymnożę nawias z tym, co jest wewnątrz nawiasu, no to tym bardziej nie będzie wyglądało to przyjemnie, bo jak jeszcze na przykład to rozpiszę, a wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus b kwadrat plus 2ab. Tutaj
a minus b do kwadratu to jest a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab. Też trzeba będzie rozpisać. Dalej. Tutaj to całe, r1 prim kwadrat, podstawiłem to całe. Tutaj. Tak, to całe. Tutaj podstawiłem r2 prim do kwadratu. To całe. To jest to z kolei. Tak. Teraz to wszystko, to. No właśnie, odbiłem wzór wspólnego mnożenia, czyli 1 do kwadratu plus drugie minus 1 i razy drugie. 1 do kwadratu plus drugie plus 1 razy drugie. To jest to. Tak. Przepisałem wprost. Zabawa. Dalej. To wszystko tutaj, co jest w nawiasach, wymnożyłem z m2. A to razy m1 to jest to trzecia linijka. Nie będę tego chyba dokładniej czytał, no bo to jest widoczne, mam nadzieję, tak? I może po kolei, jak będziecie to, tak? Po wymnożeniu mas z tym, co jest wewnątrz, to jest to, to, tutaj, 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 tu. Jesteśmy cały czas. Uff. I koniec. I znak równości. Cała linijka. Strasznie, co? No dobrze. To teraz popatrzmy na jedną rzecz. Czym jest to, co podkreśliłem prostą kreską czerwoną? To i to. To jest m1 r1 kwadrat. To jest m2 r2 kwadrat. Czyli to jest moim. To jest to. To jest moim i0. To jest moim i0. Czyli zamiast tego, zamiast tych dwóch wzorów, które podkreśliłem czerwoną linią ciągłą, to i to, mogę napisać coś dalej równa. Tam było. Równa się i0 plus. Dalej. Linia przerywana. Tutaj m1 h kwadrat, m1 x kwadrat. To m1 wyciągam przed nawias. H kwadrat plus i kwadrat. Tutaj m2 h kwadrat plus m2 x kwadrat. Teraz wyciągam z tego m2. M2 h kwadrat plus x kwadrat. No i plus 2x wyciągam przed tym, co jest bez niepodkreślone, czyli 2x wyciągam stąd i 2x wyciągam stąd. Co mam teraz w nawiasie? M1 R1 to stąd, minus M2 R2 stąd. Teraz, co jest tutaj taką przerywanym ukośnymi kreskami zaznaczyłem? To jest nic innego jak moje D kwadrat. H kwadrat plus X kwadrat to jest D kwadrat. Czyli to jest D kwadrat. To też jest. Czyli mogę napisać M tutaj i 0 przepisałem. M1 d kwadrat plus M2 d kwadrat. Równa się? Koniec? Co się stało? Ano ten nawias, sam nawias, jest równy 0. M2, M1 R1 minus M2 R2 jest równy 0. Dlaczego on jest równy 0? Przypominam, punkt O, ta pierwotna oś, była środkiem masy, środkiem ciężkości tych dwóch punktów M1 i M2. Tak? A jak mamy dwa punkty, gdzie jest sam środek ciężkości, jest środek ciężkości między nimi, to ten środek ciężkości dzieli te dzieli odległość między tymi punktami właśnie w ten sposób, że stosunek, no, że iloczyn M1, R1 z jednej strony i M2, R2 z drugiej strony są sobie równe. A jak są sobie równe, to jak odejmę, to będzie 0. Czyli ten nawias jest po prostu równy 0. Z definicji środka masy układu dwóch punktów. Po prostu. I tyle. Tak, więc to jest, tego to nie ma. Więc zostało tylko tyle. A tu mamy co? M1 d kwadrat plus M2 d kwadrat. Więc jak d kwadrat wyciągnę przed nawias, mamy sumę M1 plus M2. A co to jest M1 plus M2? To jest masa całego układu. Mojego ciała. Zjechało. Ale przeżyliśmy. Tak? Jest to masa całego układu. Czyli po prostu mogę napisać wprost, że co? Już przepisać mogę, że to jest i0 plus, to jest m d kwadrat.
co należało dowieść. Tak, twierdzenie Steinera. Dla dwóch punktów. Ja na lekcji robiłem dla dowolnej liczby punktów. Troszeczkę to wygląda bardziej skomplikowany sposób. Właściwie nie. Zasada matematyczna jest dokładnie taka sama jak tutaj. Tylko, że jest więcej po prostu pisania i tyle. Tak naprawdę. I to... To byłoby chyba na tyle na tej godzinie. Tak? Twierdzenie Steinera, mam nadzieję, że wam udowodniłem. Jeżeli rozumiecie to genialnie, jeżeli nie rozumiecie, to przeglądnijcie jeszcze raz, aż się uda. Tak? Ale powtarzam, na sprawdzianie, na maturze nikt od was nie będzie wymagał wyprowadzenia twierdzenia Steinera. Nawet ja, Kamiński. Ale na olimpiadzie? Nie, chyba też nie, bo w jednej z książek to twierdzenie Steinera jest wyprowadzone. Chyba nawet w podobny sposób. Zresztą tylko tak się to tak naprawdę wyprowadza, tak? Więc mamy wyprowadzone twierdzenie Steinera i można je teraz skorzystać, nie trzeba. Więc teraz bym tutaj podstawił na mojego pręta pod I0 1 12 ml kwadrat plus md kwadrat, a d to jest połowa l, czyli 1 drugą l bym podstawił pod d, tak? Czyli pod d bym podstawił 1 drugą l, czyli masa będzie tutaj 1 12 ml kwadrat, masę można wyciągnąć przed nawias, tu będę miał 1 12, tak? No i L też kwadrat może wciągnąć przed nawias, bo tu będę miał L kwadrat, tu będę miał też L kwadrat, czyli ML kwadrat mogę wciągnąć przed nawias, to będę miał 1 12 plus 1 drugą do kwadratu, tak? Czyli 1 czwartą. 1 czwarta plus 1 12 do wspólnego mianownika, 1 czwarta to jest razy 3, czyli 3 12, 3 12 plus 1 12, 4 12, 4 12 to jest 1 trzecia, tak? Czyli 4 12, czyli 1 trzecia, czyli 1 trzecia ML kwadrat, tak? Tak by wynikało. No i tak może być dla każdej bryły. Tak. Gdy oś przychodzi, gdy oś jest równoległa, do osi przychodzący jest środek masy i znamy środek masy na przykład. Tak. Na przykład damy kulę, o moment bezwładności dla kuli, gdy oś przychodzi przy środek, to jest chyba 2 piąte, mr kwadrat, to r jest promieniem, tak. I na przykład do tej kuli przyspawałbym jakiś pręt i ta kula się wokół tego pręta obraca, tak. Czyli to załóżmy, że to jest kula, tym razem widzicie kulę. Tak, obraca się to 1, to 2 piąte mr kwadrat, tutaj przyspawam pręt i teraz wokół tego pręta wirwuje ta kula moja, tak? Tu! 1, 12 to 2 piąte mr kwadrat plus md kwadrat, gdzie d byłoby promieniem tej kuli, tak? W tym przypadku. Zależy, powtarzam, zależy gdzie jest, jaka jest odległość, tylko i wyłącznie. I to z tą miłą wiadomością kończymy. Pierwszą lekcję, za chwileczkę zaczniemy drugą.